Rosja zacznie używać dziwnej niewidzialnej broni w czasie wojny. Szokująca wizja przepowiednia Snowidza Jaki to będzie typ broni, tak? Czy to będzie broń, która dotrze też do Polski, będzie niebezpieczna dla nas tutaj w Polsce? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Snowidza Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na facebooku. Zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat dziwnej. Niewidzialnej broni, którą miałaby użyć tutaj Rosja. Ro Rosja zacznie używać na wojnie dziwnej, niewidzialnej broni. Przełom października, listopada to będzie niebezpieczny czas. Najbardziej niebezpieczny czas, odkąd zaczął się konflikt na Ukrainie. Tak to definiuje Snowy Jackowski. No i tutaj jest to przerażające, no bo jest mnóstwo broni niewidzialnej, tak? No, na przykład promieniowanie radioaktywne. Ono nie jest widoczne gołym okiem. Gołym okiem są widoczne skutki tego promieniowania radioaktywnego, no ale być może właśnie Rosja użyje dotychczas nieznanej broni. Ja na moim kanale, ale też mnóstwo po prostu ekspertów zawsze mówi w ten sposób tak, no może być użyta broń biologiczna, broń chemiczna, e, może być zrzucona bomba atomowa, tak, Rosja na przykład może zrzucić broń atomową na Ukrainę, no ale to są takie e, bronie, które my mniej więcej kojarzymy, tak, e, no oczywiście nikt z nas nie chce, żeby do tego doszło, ale mniej więcej kojarzymy, no broń biologiczna, czy broń brudna, czy broń atomowa, a tutaj może być zupełnie inny rodzaj broni. I to jest ciekawe, bo była też inna wizja przepowiednia Asnowidza Jackowskiego, który mówił o tym, że nastąpi wystrzelenie dwóch rakiet, że Putin wystrzeli dwie rakiety i one wybuchną w powietrzu w nocy. Będzie rozbłysk, one będzie, tak naprawdę, po tym wybuchu, będzie strach i chaos wśród ludności. I to jest szokujące, tak, że wybuch ten. Nastąpi w powietrzu, tak, no w przestrzeni powietrznej, em, tam są odpowiednie tam pewnie stratosfera, atmosfera i tak dalej. Czyli nie nastąpi nawet jeśli chodzi o Ziemię, tylko w przestrzeni powietrznej, co miałoby mieć katastrofalne skutki. No, właśnie, i tutaj mogą być bronie radiomagnetyczne, tu mogą być bronie, które będą zakłócać funkcjonowanie internetu. Tu może być na przykład wybuch broni biologicznej czy też chemicznej w nocy, w powietrzu, tak? A właśnie te błyski, one będą po prostu jakby symbolizować wybuch tej rakiety, po czym to skażenie biologiczne będzie osiadać na Ziemi. To by się też wiązało z kolejną wizją, przepowiednią jasnowidza Jackowskiego, że będzie skażone środowisko, będzie też skażona woda. To właśnie mówił jasnowidz Jackowski. Będzie strach i lęk wśród ludzi. Zobaczmy sobie, że jakie to byłoby przebiegłe ze strony Putina, tak? No bo zrzucenie rakiety, to jest namacalne, to jest widoczne gołym okiem, tak? Tak jak na przykład Rosja wyszeli, tak strzela rakietami każdego dnia, ale na przykład wyszeliła rakiety na Kijów, no jest to widoczne. Na przykład taka rakieta spada na budynek mieszkalny, na jakiś blok. Wiadomo, zaraz tam po prostu pojawi się kamera, zostanie to nagrane, idzie przekaz cały świat, wszyscy to widzą, tak? Widzimy straty, jak jest budynek dziesięciopiętrowy, wyrwa w tym budynku na kilka pięter, tak? No jest to przerażające jeszcze tam zwłoki, straż pożarna, która dogasa praktycznie tutaj te zgliszcza. A tutaj byłoby zupełnie coś innego, tak? Miałby, mieć, miałby miejsce wybuch w przestrzeni powietrznej, natomiast skutki tego odczuliby mieszkańcy, tak? Czy obywatele, no na przykład Ukrainy, bo równie dobrze taki wybuch mógłby mieć miejsce gdzie indziej, no ale no, tutaj jest wojna Rosja kontra Ukraina, tak? Natomiast, no właśnie, czyli tutaj mogłaby zostać użyta zupełnie nowa broń. No ostatnio Szojgu kontaktował się z kilkoma przywódcami, jego odpowiednikami w Europie, także w Stanach Zjednoczonych mówił na temat tego, że no to on tam od, oczywiście odwracał kota ogonem, tak? Oni to w ogóle po prostu nie nazywają wojną, tak? Atakiem Rosji na Ukrainę, tylko nazywają to misją specjalną to już w ogóle jest absurd. No to Szojgu przestrzegał tych przywódców, jego odpowiedników, że to Ukraina planuje użycie brudnej broni, brudnej bomby, tak? I przestrzegał właśnie tych przywódców, tych, tych jego odpowiedników w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych. Co oczywiście było odwróceniem kota ogona, bo to właśnie Rosja, jeżeli już to ona by użyła tej brudnej broni, broni biologicznej, chemicznej, tak? A tutaj oczywiście specjalną stosuje taką retorykę Szojgu. Ale też pewnie chciał wybadać, tak, jakie byłyby nastroje, jaka byłaby tutaj odpowiedź ze strony. Rosja cały czas tutaj sąduje, sprawdza, praktycznie testuje, na ile sobie może pozwolić. Tak. Tutaj, czy na przykład nie, nie włączy się w te działania NATO, tak. No więc przerażająca wizja przepowiednia stanowidza Cowskiego. Ja bym powiedział w ten sposób: jest jeszcze mnóstwo broni, które nie zostało użyte. Podczas tej wojny oby one nigdy nie zostały użyte, ale o których na przykład naukowcy, naukowcy czy specjaliści do spraw wojskowości, obronności wiedzą. A tu może być użyta broń zupełnie dotychczas nieznana, tak? Zupełnie dotychczas praktycznie tutaj nieznana, która będzie miała przerażające konsekwencje. I właśnie być może po raz pierwszy ta wojna zostanie użyta w wojnie Rosja-Kontra-Ukraina, tak? To wie? Może tak po prostu ta wygląda sytuacja, bo Jasnowic mówi w ten sposób: Rosja zacznie używać na wojnie dziwnej, niewidzialnej broni. No, oczywiście taką bronią jest tutaj skażenie radioaktywne, tak? A więc użycie broni. Yy, która ma, która prowadzi do skażenia radioaktywnego, zniszczenia na przykład jakiejś elektrowni atomowej na terenie Ukrainy. Taką bronią może być oczywiście broń chemiczna, tak, czy biologiczna, ale ta broń miałaby nie być, być niewidoczna, ale i miałaby być przerażająca w swoich skutkach, w swoich faktycznie tutaj w swojej sile zniszczenia. Może nie tak w sensie, że budynki, tak, bo budynki mogą być całe, no ale tak na przykład mamy promieniowanie. No Promieniowanie przechodzi przez budynki, przez praktycznie grube ściany. Co z tego, że ktoś na przykład tam sobie wbuduje jakąś lepiankę, czy po prostu schowa się do piwnicy w domku jednorodzinnym? Jak tak naprawdę, jeśli chodzi o. Nawet jak są schrony, to te schrony dzielą się na dwie kategorie: zwykłe schrony i schrony przeciwatomowe bo w momencie, gdyby doszło na przykład do rzucenia bomby atomowej, to nie każdy schron jest w stanie pomóc człowiekowi. Wiadomo, lepiej być jakimkolwiek w jakimkolwiek schronie czy w piwnicy niż bez, tak? W momencie, gdyby nastąpiła jakaś sytuacja podbrankowania niebezpieczna na świecie, no ale no tam muszą mieć odpowiednią klasę, odpowiedni po prostu grubość tego betonu, materiału, które muszą być wykorzystane, czyli właśnie to promieniowanie przechodziłoby przez te ściany, przez te po prostu budynki byłoby niebezpieczne, i tutaj to niebezpieczeństwo, tak, no tutaj praktycznie byłby drugi Czarnobyl, tak, tylko wtedy Czarnobyl był na mniejszą skalę, tutaj może się okazać, że ta skala będzie zdecydowanie większa, tak, że na przykład Europa będzie w popłochu. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat, co widzicie, co na ten temat myślicie, to wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za ja słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę krzywdzwona, w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie. się, Cześć!